dobry, witam publiczność studiu, witam Państwa i zapraszam na wielką grę. Dzisiejszy program rozpoczniemy od rozstrzygnięcia reklamacji. Jeszcze w ubiegłym roku jednym z tematów wielkiej gry były wielkie podboje Turków osmańskich, a jednym z zawodników był pan Bogdan Kuśmierek. Pan doszedł do czwartego etapu, gdzie stawką jest 10 tysięcy złotych. Na jedno pytanie odpowiedział dobrze, natomiast odpowiedź na drugie pytanie została uznana przez ekspertów za niewystarczającą. Ja może przypomnę to pytanie, jak ono brzmiało. W jaki sposób Turcy opanowali w roku 1519 Algier? Po programie pan Bogdan złożył reklamację. Jej treść jest oczywiście znana wszystkim ekspertom i przewodniczącemu jury. Oddaję teraz głos panu profesorowi Andrzejowi Makowieckiemu. Zawodnik miał kłopoty z tym pytaniem i odpowiedział w sposób uznany za błędny. W reklamacji zwrócił uwagę na to, że podana przez eksperta data 1519 nieco go zmyliła, że proces opanowywania Algieru był dość rozciągły w czasie i że w źródłach, z których on korzystał, to wygląda nieco inaczej. Przywołał na poparcie swojej reklamacji historię Tunisu Dziubińskiego, historię Turcji Jana Reichmana. No i z tego oczywiście okazało się to, co zwykle się okazuje w takich przypadkach, że istnieją albo drobne rozbieżności w ocenie historyków, albo chwiejne lokalizacje dat. Pozostają więc pewne wątpliwości, które w tym przypadku tradycyjnie i z przyjemnością rozstrzygamy na korzyść zawodnika, w związku z czym pan Kuśmierek jest przywrócony do gry i trwa. Dziękuję bardzo, panie Bogdanie, gratuluję. Sprawa wygląda w ten sposób, że otrzyma pan jedno pytanie zastępcze. Jeśli pan na to pytanie odpowie, to wygrywa pan 10 tysięcy i potem już finał. Z tym, że do wyboru będzie pan miał kopertę A, kopertę B i na pełną odpowiedź jedną minutę. Proszę Państwa, jak zwykle cała wiedza i wszystkie pieniądze są w rękach pana mecenasa Janusza Miki. Panie mecenasie, proszę o pytania. Głównym ekspertem z tego tematu i autorem pytań jest pan profesor Tadeusz Nowak. Drugim ekspertem jest pan profesor Marek Plewczyński. I trzecim ekspertem jest pan doktor Marek Wagner. Ja jeszcze przypomnę, że pan Bogdan Kuśmierek przyjechał do nas z Łodzi, a z wykształcenia jest inżynierem mechanikiem. Panie Bogdanie, decyzja. No to weźmiemy A. Koperta A, tak? Tak. W tej kopercie jedno pytanie, jedna minuta na pełną odpowiedź. Zobaczymy, jak długo będziemy. Czytam panu pytanie. Po dłuższych pertraktacjach, które prowadził Hayreddin, Turcja zawarła w roku 1536 pewien traktat. Dotyczył on oficjalnie spraw handlowych, ale faktycznie stanowił sojusz antycesarski. Z kim Turcja zawarła ten traktat? Mierzymy czas, jedna minuta. Z Francją Franciszka I. Tak jest, bardzo dobra. Bogdanie, witam pana w finale i tradycyjnie muszę spytać, czy w ogóle pan ma ochotę dać dalej. A który numer pytania? Nawet 20. Pytanie numer 10. Tak. To proszę sobie wziąć. Jest. Na pełną odpowiedź na pytanie finałowe jest przeznaczonych 2 minuty. W latach 1645-1669 toczyła się wojna pomiędzy Turcją i Wenecją o Kretę. Podczas tej wojny wysokie odznaczenie otrzymał turecki artylerzysta Kara Mehmet. Za jaki czyn uzyskał on to odznaczenie? Mierzymy czas, 2 minuty. No to dokładnie to było w roku 1657. Wówczas była jedna z bitew morskich i ten Kara Mehmet jednym strzałem zatopił
okręt flagowy floty weneckiej. Brawo, i to wystarczy. Dziękuję bardzo. Nareszcie się pan uśmiechnął. No. Bardzo się cieszę, że pan wygrał. Panie Bogdanie, czy ja pan się dzisiaj... cieszę. Czy pan przyjechał dzisiaj sam, czy przyjechał nie, pan nie, z żoną? Nie, sam, sam. Czyli nikt panu nie towarzyszy, nikt panu nie pomagał psychicznie, duchowo? Znaczy duchowo, psychicznie, to tak. To w domu, ale, tak? Tak, tak. A czy jakoś żona pomagała panu w tych przygotowaniach teraz ostatnich? Na przykład przepytywała pana? No nie, nie. No, że, nie, nie, nie. To nie, że, ale mogła siedzieć z pana notatkami, przepytywać. Znaczy pomagała mi oczywiście, prawda, ale nie to, żeby mnie przepytywać, prawda, bo no, ten temat, ja go znam słabo, prawda. No nie zna pan słabo, nie, skoro nie, pan wygrał. Nie, to naprawdę no, temat dość groźny dla zawodnika. A panie Bogdania, czy jest jakiś moment, który mógłby pan wskazać, że od tego momentu zająłem się akurat wielkimi podbojami? To znaczy, ja generalnie się zajmuję no, Bałkanami, prawda? Znaczy geografią, historią i tak mnie ciągnie do geografii, prawda? I tak, tak. Idę do historii poprzez geografię, prawda? Dlatego no. I głównie krajów no, Hiszpanii, krajów bałkańskich i przez to trafiłem do Turcji niejako z drugiej strony, prawda. A dużo jeszcze pan musiał się uczyć przez, no prawie rok czekał no, tak, pan. No tak, no ja miałem pewien sobie i dzięki temu szczęście, prawda. No, to... Szczęście trzeba mieć w każdym no, tak, no, więc na przy największej wiedzy szczęście jest potrzebne, bo zawsze się znajdzie pytanie, na które a, no, oczywiście. Albo się zapomniało, albo się nie trafiło. No, mówię, że my jesteśmy wojownikami, prawda, takimi, że raz się jest pierwszym, tak jak żużlowcy, prawda, raz na trzecim miejscu, czy czwartym. Panie Bogdanie, a lubi pan być podziwiany, oklaskiwany? Proszę pani, ja tego u siebie nie, jestem zaskoczony tym pytaniem. Nigdy taki, o czym takim nie myślałem, prawda? Tak. Bo mi się wydaje, że każdy lubi, jeśli sobie na to zasłużył. Zdał pan przecież bardzo trudny egzamin przed ogromnym audytorium. No, bardzo miło pani to mówi. To ja poproszę o duże brawa dla pana. Panie mecenasie, i proszę o wręczenie nagrody. Proszę pana, mam załącznik do pańskiego szczęścia. 20 tysięcy złotych i bardzo serdecznie gratuluję. Dziękuję. Proszę przyjąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, kolejny temat to Marcel Proust, jego życie i twórczość. Panie mecenasie, bardzo proszę o pytania. A głównym ekspertem z tego tematu jest pan profesor Andrzej Makowiecki. Drugim ekspertem jest pani doktor Joanna Żurowska. I trzecim ekspertem jest pan profesor Zbigniew Naliwajek. A grę z tego tematu rozpoczynają pani Mirosława Konik i pan Mariusz Machnikowski. Pani Mirosława jest nauczycielką nauczania początkowego. Tak. I nigdy nie mogę zapamiętać, gdzie pani mieszka. Jest to miejscowość Czempiń. Pracuję w Czempiniu, a mieszkam w Kościanie aktualnie. A pan Mariusz Machnikowski przyjechał do nas z Gdyni. Z wykształcenia jest matematykiem, a teraz chyba dziennikarzem. Tak? Dziennikarzem sportowym. Rozpoczynamy pojedynek. Przypominam, że 20 sekund jest na każdą odpowiedź, a przegrywa ten, kto pierwszy popełni dwa błędy. Mogę? Tak. Tak. Jaki był adres legendarnego paryskiego mieszkania pisarza, miejsca powstawania pierwszych tomów w poszukiwaniu straconego czasu? Proszę podać dokładnie z numerem domu pani Mirka. Bulwar Males Herbes 102. Dziękuję bardzo. Pan Mariusz. To było mieszkanie, to był bulwart Haussmanna 120. 102. Czeski błąd. No niestety.
Jest to pierwszy błąd, a ja czytam drugie pytanie. W roku 1920 pisarz dostał odznaczenie, które zaspokajało jego ambicje i snobizmy. Sam bowiem parokrotnie wyjawił, że to wyróżnienie jest przedmiotem jego pragnień. O jakie odznaczenie chodzi, panie Mariuszu? W 1920 roku Prust dostał Krzyż Legii Honorowej. Tak, bardzo dobra odpowiedź, pani Mirka. Krzyż Kawalerski Legii Honorowej. Dziękuję. Przepraszam, przez przeoczenie puściłem tutaj fałszywą odpowiedź. Pan wymienił błędnie numer domu, ale pani wymieniła błędnie nazwę ulicy. Nie powiedziała Bulwar Haussmann? Powiedziała Bulwar Malesherbes. Tak, nie Bulwar Haussmanna. Czyli państwo czyli moja mają wina też, bo ja nie dosłyszałam. Przy jednym błędzie. Ja czyli oboje przepraszam, państwo przepraszam za przeoczenie. I ja też przepraszam w takim razie, bo ja też nie dosłyszałam. Czyli oboje równo państwo mają na swoich kontach po jednym błędzie. A teraz proszę powiedzieć, komu zadedykował Prust pierwszy tom swojej powieści. To jest stronę Słana i pani Mirka odpowiada. Redaktorowi Le Figaro, Gastonowi Calmont. Tak, dobra odpowiedź. I pan Mariusz. Stronę Słana zadedykował Gastonowi Calmont. Dziękuję. W roku 1896 ukazał się tom szkiców i opowiadań Marcela Prusta, przyjęty zresztą dość chłodno przez francuską krytykę literacką. Jaki tytuł nosił ten tom, panie Mariuszu? Rozkosze i dnie. Dziękuję, dobra odpowiedź. I pani Mirka? Najczęściej jest tłumaczone jako Rozkosze i dnie, bardzo ale dobra odpowiedź, dziękuję. Jakie imię nosi chłopak z Combray, który dziewczęta i chłopców z okolicy wtajemnicza w ruinach zamkowych w pierwsze ekscytacje erotyczne, pani Mirosława? Teodor. Bardzo dobra odpowiedź, pan Mariusz. Teodor. Dziękuję. Pięć lat po śmierci pisarza Robert Prust wydał tom utworów brata. Zawierał on drobiazgi literackie, impresje i obserwacje z życia towarzyskiego. Jak brzmiał tytuł tego tomu, pan Mariusz? Kroniki. Bardzo dobra odpowiedź, pani Mirka. Kroniki. Dziękuję. Narrator poszukiwania straconego czasu ogląda w dzieciństwie barwne obrazy w latarni magicznej. Dotyczą one dynastii Merowingów i występuje na nich pewna słynna królowa. Jak się ona nazywa, pani Mirko? Małgorzata Brabancka. Bardzo dobra odpowiedź, pan Mariusz. Genovefa Brabancka. Dziękuję. I to jest właściwa odpowiedź. Że Genovefa, a nie wystarczy Brabancka. Ja nie sugeruję, tylko chciałam mieć jasność i się pytam. Była i Małgorzata, o ile pamiętam. Pani Mirko, to byłby drugi błąd. Państwo się śpieszycie czasami nadmiernie przy udzielaniu odpowiedzi. No była to Genovefa. Muszę państwu powiedzieć, że raczej moje przypuszczenia były takie, że pojedynek dzisiaj między państwem będzie, znaczy rozegrany, ale zakończy się remisem. Jest to dla mnie pełne zaskoczenie. Było to siódme ale pytanie. Dla mnie nie. Dlaczego? No nie czułam jednak chyba tego tematu. No bardzo mi jest przykro i dziękuję za udział w programie. Panie Mariuszu, ekspresowe zwycięstwo, 2500 przed panem. Pytania ekspertów, 30 sekund na każdą odpowiedź. Może pan w ogóle nie udzielić odpowiedzi na dwa pytania. Pierwsze pytanie jest pana profesora Makowieckiego. Zacznijmy może od rzeczy dosyć prostej, tak na rozkręcenie. To już mnie pan przestraszył. Miejscowości oglądane przez narratora w poszukiwaniu straconego czasu zazwyczaj z reguły mają swoje charakterystyczne znaki, motywy skojarzeniowe typu Głogów, tam są Wil. Jaki jest znak Martinville? Martinville. Wieże, charakterystyczne wieże kościoła. Dwie wieże, tak. Dziękuję.
czasie pobytu z babką w Balbek narrator spostrzega na tle morza sylwetkę nieznajomego młodzieńca i jest absolutnie zafascynowany jego urodą. I pisze w ten sposób Proust o nim. Szedł szybko, odziany w miękką i jasną materię. Skóra jego była tak jasna, a włosy tak złote, jak gdyby wchłonęły wszystkie promienie słońca. Oczy jego były koloru morza. Kto tak zafascynował narratora? Robert de Saint-Loup. Świetnie. I pan profesor Naliwaj. W 1892 roku wśród obrazów salonu artystów francuskich figurował olejny portret młodzieńca Dandysa z orchideą w butonierce. Portret ten przedstawiał Prousta, który był tak zadowolony ze swojego wizerunku, że opisał go w młodzieńczej powieści Jean Santeuil. Kto namalował ten portret? Jacques-Émile Blanche. Brawo. Proust dowiódł swojego literackiego talentu parodystycznego, wykorzystując głośną aferę kryminalną, tak zwaną aferę Lemoine'a, do pewnej zabawy literackiej, fikcyjnych relacji ze śledztwa i procesu, napisanych rzekomo i w manierze stylistycznej Gustava Flauberta, braci Goncourt, Saint-Simona i innych słynnych stylistów francuskich. W którym roku i w jak zatytułowanym tomie ukazały się te parodie? Te parodie ukazały się w 1919 roku w tomie Pastisze i Mieszaniny. Dziękuję bardzo. W latach 1919-1920 w świecie literackim Paryża rozgorzała dyskusja, która dotyczyła pewnego wielkiego pisarza XIX-wiecznego, któremu niektórzy krytycy odmawiali wrodzonego talentu, ponieważ wytrwale i starannie pracował nad stylem swoich powieści, a o trudnościach, jakie pokonywał w tej pracy, zwierzał się w listach do swoich przyjaciół. Akurat wtedy opublikowano tę korespondencję. Proust od bardzo dawna cenił tego pisarza właśnie za to, że w stylu zamknął on swoją wizję świata. I chociaż w Poszukiwaniu straconego czasu nazwisko tego pisarza nie pojawia się zbyt często, Proust był oburzony tą dyskusją, napisał artykuł obszerny na temat tego pisarza i opublikował go w styczniowym numerze Nouvelle Revue Française z 1920 roku. Komu był poświęcony ten artykuł i kogo dotyczyła ta dyskusja literacka? Wydaje mi się, że Flauberta. Świetnie. Proszę. Pytanie moje będzie zżyło samej powieści. Pani de Villeparisis, przyjaciółka z lat młodości babki narratora, krewna książąt Guermantes, żyje nieco na uboczu salonów z powodu przyjaźni z pewnym dyplomatą. Jak się nazywa ów dyplomata? Margrabia de Norpois. Świetnie. Wśród rzeczywistych pierwowzorów nadmorskiego Balbek w Poszukiwaniu straconego czasu wymienia się cztery nadmorskie miasta francuskie, ale uznaje się, iż najważniejszym z nich jest miejscowość, w której Proust spędzał wielokrotnie wakacje i odnotowywał swój pobyt w hotelu Grand. Jaka to miejscowość? Cabourg. Dziękuję bardzo. W ostatnim tomie cyklu powieściowego W poszukiwaniu straconego czasu narrator po raz ostatni odwiedza Tansonville, posiadłość należącą do Gilberte de Saint-Loup i tam pożycza książkę na czytanie do poduszki. Książka ta wywiera na nim, jak mówi, wrażenie dość żywe i pomieszane. Czytelnik powieści może zapoznać się z fragmentem, który czytał narrator. Jednak ten fragment nie jest oryginalnym tekstem, lecz pastiszem.
O jaką książkę chodzi? Proust sugeruje, że jest to niedrukowany fragment dziennika Goncourtów. Dziękuję. I moje pytanie. Jako młody człowiek, Proust, bywalec salonów mieszczańskich i arystokratycznych, bywał też u siostrzenicy Napoleona, gdzie wcześniej można było spotkać takich pisarzy jak Sainte-Beuve, Flaubert, Maupassant, Edmond de Goncourt, także Hippolyte Taine. Pani domu tak polubiła Prousta, że podarowała mu kawałek jedwabiu ze swojej sukni na krawat. Kto to był? To była księżniczka Matylda, której salon opisał zresztą Proust w Le Figaro. Brawo. Doskonale. Którą kopertę? Jeden, dwa? Pierwszą. Pierwszą. Zestaw numer jeden. Panie Mariuszu, 5000, dwa pytania, 2 minuty na pełną odpowiedź. Czytam pierwsze pytanie. Uczniowskie pisemka pana d'Orly z liceum w Condorceta, z którymi współpracował Marcel Proust, redagowali jego dwaj klasowi koledzy. Ich nazwiska wskazywały na pochodzenie z rodzin wsławionych sukcesami kompozytorskimi. Proszę wymienić te nazwiska. To jest pierwsze pytanie. I drugie. Narrator poszukiwania straconego czasu zostaje przedstawiony, wielbiony i z daleka, księżnie Oriane de Guermantes na przyjęciu u księżnej Marii. Jest to dla niego takie przeżycie, że na wiele lat zapamięta. Przypomni też Orianie podczas kończącego powieść Rautu u Germantów jej strój tamtego wieczoru. Jak była wtedy ubrana Oriana? Zaczynamy mierzyć czas, 2 minuty. Odpowiadam na pytanie pierwsze. Chodzi o Daniela Halevy i Jacques'a Bizeta. Tak. Pytanie drugie, tutaj mam pewne wątpliwości, ale mam jeszcze trochę czasu. Ale ma pan sporo czasu. Mhm. Wydaje mi się, że Proust przypomina księżnie Orianie podczas ostatniego rautu u Germantów jej czerwone pantofelki i w związku z tym cała księżna była ubrana czerwono. Brawo, cudownie. Panie Mariuszu, wie pan, dlaczego się najbardziej bałam? Że jak każdy mężczyzna, nie pamiętając dokładnie, wybierze pan kolor niebieski. Ja przyznam, że tego typu pytań też się bardzo obawiałem, bo Proust był niezrównany w odmalowywaniu strojów kobiecych, a moja żona coś by mogła na ten temat powiedzieć, że jestem jego całkowitym przeciwieństwem. I się bałam, wybierze niebieski, to będzie nieszczęście. Pytania za 10 tysięcy, 2,5 minuty. Tomy poszukiwania straconego czasu, znany dziś pod tytułem Uwięziona i nie ma Albertyny, w czasie powstawania miały inne tytuły. Zostały one zmienione przez Prousta na życzenie wydawcy. Jakie były tytuły obu tomów, proszę podać dokładnie. I pytanie drugie. W latach 1903-1904 Proust tłumaczył drugie już dzieło swojego uwielbianego Raskina pod tytułem Sezam i Lilię. W pracy translatorskiej pomagała mu pewna młoda artystka, rzeźbiarka. Jak brzmiało jej imię i nazwisko? Mierzymy czas, 2,5 minuty. Jeśli chodzi o pytanie drugie, to odpowiedź jest oczywista. Chodzi tutaj o Marię Nordlinger. Tak. Natomiast jeśli chodzi o pytanie pierwsze, to z Proustem jest ten kłopot, że w toku powstawania, w poszukiwania straconego czasu, tam się bardzo wiele rzeczy działo naprawdę i te zmiany tytułów następowały wielokrotnie. Przypuszczam, że tu chodzi o takie bardzo niemarketingowe tytuły, mianowicie Sodoma i Gomora 3 i Sodoma i Gomora 4. Brawo! Skoro pan wstał, to rozumiem, że to jest równoznaczne z tym, że ma pan ochotę grać, tak? No, po to tu jesteśmy zawsze.
Panie Mariuszu, a który numer? Siódmy, poproszę. Jednak siódemka. Dwie minuty na pełną odpowiedź. Czytam panu pytanie finałowe. W powieści Prusta Albertyna pokazuje Marcelowi szkolne wypracowanie swojej przyjaciółki Gizeli. Temat tego wypracowania jest bardzo charakterystyczny dla stylu gimnazjalnej edukacji humanistycznej we Francji. Jak brzmi ten temat? Mierzymy czas, dwie minuty. Wiem, że jest to list greckiego, znaczy starożytnego dramaturga, pisany z Hadesu do Racina po złym przyjęciu Atalii. Natomiast w tej chwili, o którego z nich chodziło? Wszystko może, do tej pory się zgadza. Może o Sofoklesa? Tak! Mariuszu, pan chyba nie jest dziennikarzem, a reżyserem, bo ja nie bardzo w to wierzę, żeby pan do końca nie pamiętał, że był to list Sofoklesa. Żeby pani wiedziała, jak pływają jeszcze w tej chwili we mnie te wszystkie informacje, bo nie miałem za wiele jednak czasu, żeby się przygotować, to uwierzyłaby mi pani. Bo ja przypuszczam, że w moich notatkach jest wszystko, natomiast tu jeszcze tak, to dobrze, jak notatki przenoszą się do głowy. Tak, tak, to na pewno jest. Panie Mariuszu, ale ja bym bardzo chciała, żeby pan się pochwalił. Który raz fanfary Wielkiej Grze zagrały dla pana? Jestem tutaj po raz 11, a wygrałem po raz 8. No to cudownie. Czy zawsze to była literatura? Nie, raz był Michał Anioł. Raz był Michał Życie Anioł. I twórczość Michała Anioła. A który Anioł z tych autorów? Poza Dostojewskim. Który jest tym najbardziej ukochany. A z Dostojewskiego nie grałem. Ale kiedyś pan mówił, że pan go tak, bardzo lubi. Tak, no ja kiedyś po pierwszej już zadała mi pani pytanie, no jacy są moi ulubieni pamiętam pisarze. Wymieniłem wtedy wielką trójkę. Dostojewski, Szekspir, Tołstoj. Z Szekspira i Tołstoja już przegrałem. To są dwie z moich trzech porażek. Więc na Dostojewskiego przyjdzie kolej, myślę. Że jeszcze pan będzie grał. Pan jest po eliminacjach, tak? Nie. Nie. Eliminacje wtedy się zbiegły z pana z grą. Występem. A teraz proszę mi powiedzieć, dlaczego zdradził pan matematykę? Ja nie zdradziłem kiedyś matematyki mówił, że... do końca. Matematyka to są dla mnie rozkosze łamania głowy. I a nie zawód, tak? Jeżeli człowiek chce być dobrym matematykiem, a nie matematykiem miernym, to musi się matematyce zaprzedać duszą i ciałem. A wtedy musi zrezygnować z bardzo wielu innych rzeczy, które być może go interesują. No i ja postanowiłem nie rezygnować. A wierzy pan jednak w magiczność cyfr, bo jednak pan wybrał dzisiaj siódemkę. No to była taka mała prowokacja w świetle tego, co się stało w pojedynku. A trzynastka? Nie. Nie widzę przeciwwskazania, ale nie ma takiej możliwości nie ma, w finale. Ale gdyby była, to by pan wybrał. Kiedyś na pewno. No ale na razie nie przewiduję zmiany liczby pytań. Panie Mariuszu, matematyk, no to ma niezwykle ścisły umysł, bardzo logicznie myśli. Czy puszcza pan wodze fantazji, że potrafi pan sobie różne rzeczy wymyślić, czy jednak u matematyka to jest raczej nie bardzo możliwe? No na przykład takie fantazje, że 2 plus 2 jest 5. Umownie. No, gdybym pani powiedział, że 2 plus 2 jest 1, bądź 2 plus 2 nie, ja jest tego nie zrozumiem, 0, na pewno. To jest możliwe, bo są takie twory matematyczne, w których tak się właśnie dwójki do siebie dodaje. 2 plus 2 piątką być nie może. Nie niestety może być. No więc dlatego pytam, czy takie fantazje też są u pana? Nie, nie ma. Serdecznie gratuluję. Bardzo dziękuję. Się cieszę, że pan wygrał. Pana mecenasa proszę o wręczenie nagrody. Również bardzo serdecznie panu gratuluję. Proszę przyjąć 20 tysięcy złotych naszą nagrodę. I żegnamy pana dużymi brawami. Proszę państwa,
rozpoczynamy grę z trzeciego tematu, a temat brzmi: Dwight Eisenhower, żołnierz, prezydent. Panie mecenasie, czekamy na pytania. Autorem pytań i głównym ekspertem z tego tematu jest pan profesor Tadeusz Panecki. Drugim ekspertem jest pan profesor Michał Klimecki. I trzecim ekspertem jest pan doktor Henryk Wielecki. A oto zawodnicy, pan Leonard Przybyło i pan Leszek Kania. Pan Leonard ma wykształcenie pedagogiczne wyższe, tak. A proszę powiedzieć, gdzie pan pracuje? W Zakładzie Infrastruktury Kolejowej w Gorzowie. Jestem kontrolerem do spraw spawalnictwa. Po wyższych studiach pedagogicznych? Tak. Tak? A pan Leszek Kania przyjechał do nas z Koszalina. Z wykształcenia jest pan prawnikiem. Tak, jestem prawnikiem. Pracuję w filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, którą to filią kieruję. Czyli nie wykonuje pan też swojego zawodu? Nie jest pan ani adwokatem, ani sędzią, ani radcą prawnym? Zawód prawnika jest tak szeroki, że politycy też są prawnikami. Dziękuję. Proszę nałożyć słuchawki. Rozpoczynamy pojedynek. Przypominam, 20 sekund jest na każdą odpowiedź. Dobrze na uszy. Słyszą mnie panowie? Tak. Tak, bardzo dobrze. A więc czytam pierwsze pytanie. Dwight Eisenhower urodził się w dniu 14 października 1890 roku. Proszę podać dokładnie miejsce jego urodzenia, pan Leonard. Denison w stanie Teksas. Bardzo dobra, dokładna odpowiedź. I pan Leszek? To jest miejscowość Denison w stanie Teksas. Dziękuję bardzo. Eisenhower zawsze z rozrzewnieniem wspominał miasteczko swojego dzieciństwa, Abbey Lane. Koledzy nadali mu wówczas przydomek pasujący do pełnego temperamentu i dowcipnych pomysłów młodzieńca. Jaki to był przydomek, panie Leszku? To był przydomek Mały Ike. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I pan Leonard? Ike. Dziękuję. Od najmłodszych lat pasjonował się historią wojska. Tak był nią pochłonięty, że zaniedbywał swoje obowiązki domowe i szkolne. Który z wodzów był jego pierwszym bohaterem, pan Leonard? Chyba Hannibal. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I pan Leszek? Hannibal. Dziękuję. Zanim rozpoczął studia w Akademii Wojskowej West Point, Eisenhower myślał o nauce na uniwersytecie. O której uczelni mowa, panie Leszku? Z samego początku myślał o podjęciu nauki w Uniwersytecie Stanowym w Michigan. Tak, bardzo dobra odpowiedź, pan Leonard. Uniwersytet w Michigan. Dziękuję. Pierwszą wielką miłością Dwighta była panna Gladys Herding, ale nie ona została żoną przyszłego prezydenta. Proszę podać imię i nazwisko pani Eisenhower, pan Leonard. Mary Geneva Dowd. Tak, wyśmienita odpowiedź. I pan Leszek? Spotkałem się z takimi dwiema wersjami. Jedna to jest Mary Geneva Dowd, zwana Memi, lub dobra Mary Geneva... Dobra odpowiedź, dziękuję, dziękuję. Bardzo dobra odpowiedź. Kariera młodego oficera przebiegała bez zakłóceń. Bardzo szybko awansował. Mając zaledwie 28 lat, był już podpułkownikiem. Jednak w tym samym stopniu służył w armii przez długie lata. Właśnie jak długo, panie Leszku? Proszę o powtórzenie pytania. Mając zaledwie 28 lat, był już podpułkownikiem. Jednak w tym samym stopniu służył w armii przez długie lata. Pytanie brzmi: przez ile lat? To był stopień podpułkownika tymczasowego. Stopień pułkownika stałego podpułkownika dostał w 1936 roku. Z
wskazywałoby na to, że 18 lat. A pan Leonard? Pułkownikiem w 28 roku życia został tymczasowo. Stały stopień to był major i w tym stopniu służył przez następnych 18 lat, aż do 36 roku, kiedy to został podpułkownikiem stałym. Ja panu przeczytam panom odpowiedź, jaką ja mam. 23 lata, od 918 do 941, ale oddaję głos panu profesorowi Paneckiemu. Ja myślę, że obie odpowiedzi możemy uznać, ponieważ jest to problem uznania stopnia stały, stopień pułkownikowski, czy ten mianowany tymczasowo, więc obie bardzo odpowiedzi bardzo się cieszę, możemy... obie odpowiedzi dobre. Dziękuję. W marcu 1942 roku Eisenhower wraz ze swoim sztabem opracował plan lądowania sił alianckich we Francji. Proszę podać kryptonim tej operacji, pan Leonard. Round up. Bardzo dobra odpowiedź, pan Leszek. Round up. Wyśmienicie, dziękuję. Z II wojny światowej Eisenhower wyłonił się już jako sławny Ike. W trakcie fetowania zwycięstwa pojawiały się głosy o jego wyborze na prezydenta. Sugestia taka padła między innymi w rozmowie Eisenhowera z prezydentem Trumanem. Kiedy to było, proszę podać rok, odpowiada pan Leszek. Takie sugestie były co najmniej trzy. Pierwsza była w lipcu 1945 roku. Dziękuję i to mi wystarczy, pan Leonard. 1945. Dziękuję. W czerwcu roku 1948 Eisenhower został rektorem jednego z uniwersytetów amerykańskich. Którego, panie Leonardzie? Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku. Bardzo dobra odpowiedź, pan Leszek. Chodzi o nowojorski Uniwersytet Columbia. Dziękuję. Czytam panom dziesiąte pytanie. Na początku roku 1921 państwo Eisenhower przeżyli wielką tragedię. Zmarł ich 3-letni syn. Był to dla mnie najboleśniejszy cios i największa strata w moim życiu, napisał po latach Eisenhower. Jaka była przyczyna śmierci dziecka, panie Leszku? Znaczy, najprawdopodobniej dziecko zaraziło się, znaczy umarło na szkarlatynę. Tak, wyśmienita odpowiedź, pan Leon. Szkarlatyna. Dziękuję. Inauguracja pierwszej kadencji prezydenckiej Eisenhowera odbyła się w dniu 20 stycznia roku 1953. Przed złożeniem przysięgi prezydenckiej odbyło się nabożeństwo w intencji nowej ekipy rządzącej. W którym kościele, panie Leonardzie? W kościele prezbiteriańskim. Tak, i to jest bardzo dobra odpowiedź, pan Leszek. W tak zwanym Narodowym Kościele Prezbiteriańskim. Wyśmienicie, dziękuję. A teraz proszę powiedzieć, kto był sekretarzem skarbu za pierwszej prezydentury Eisenhowera, pan Leszek? Nazywał się Humphrey. Tak, bardzo dobra odpowiedź, pan Leonard. Humphrey? Tak. W dniu 6 listopada roku 1956 Eisenhower ponownie został wybrany na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak brzmiało nazwisko jego kontrkandydata w tych wyborach, pan Leonard? Adlai Stevenson. Wyśmienita odpowiedź i pan Leszek. To był ten sam kontrkandydat. Adlai Ewing Stevenson. Wyśmienicie, dziękuję. Po nominacji na stanowisko naczelnego dowódcy alianckich sił ekspedycyjnych w Europie 24 grudnia 1943 roku generał Eisenhower przystąpił do tworzenia sztabu. Proszę podać imię i nazwisko zastępcy naczelnego dowódcy, pan Leszek. Generał Bradley. Proszę? Generał Bradley. Niedobra odpowiedź. I pan Leonard? Marszałek lotnictwa Tedder. Tak, wyśmienicie. Dziękuję.
Marszałek lotnictwa Artur Teder, czyli panie Leszku, ma pan pierwszy błąd. Ja czytam panom pytanie 15. Ostatnie lata swojego życia Eisenhower spędził na farmie położonej na skraju pola największej bitwy wojny secesyjnej. Gdzie znajdowała się ta farma, panie Leonardzie? Pod Gettysburgiem. Wyśmienicie, pan Leszek. W Gettysburgu. Dziękuję. W czasie 8 lat swojej prezydentury Eisenhower kilkakrotnie miał ataki serca i musiał leczyć się w szpitalu. W którym roku miał miejsce pierwszy atak, panie Leszku? Dokładnie 24 września 1955 roku. Tak, dobra odpowiedź. I pan Leonard? 23 na 24 września 1955 roku. Wyśmienicie, dziękuję. Siedemnaste pytanie. W rodzinie Dawida i Idy Eisenhowerów Dwight był jednym z sześciu synów. Proszę podać imię najstarszego, panie Leonardzie. Artur. Wyśmienita odpowiedź, pan Leszek. Artur. Dziękuję. Eisenhower był absolwentem elitarnej Akademii Sztabu Generalnego w Leavenworth. Z którą lokatą ukończył te studia, panie Leszku? Był prymusem, ukończył z pierwszą lokatą. Wyśmienita odpowiedź, pan Leonard. Z pierwszą. Dziękuję. Dziewiętnaste pytanie. Eisenhower zmarł w wieku 78 lat. Proszę podać dokładną datę jego śmierci, pan Leonard. Piątek, 28 marca 1969 roku. Dziękuję bardzo, pan Leszek. 28 marca 1969. Tak, dobra odpowiedź. I ostatnie, 20 pytanie. Gdzie został pochowany prezydent Dwight Eisenhower, pan Leszek? Dokładnie. W Abilen, w jego rodzinnej miejscowości. Tam leży jego syn Ike i potem żona Memi. Wystarczy, panie profesorze. Wystarczy. Dziękuję bardzo. I pan Leonard. W Ivy Lane, w specjalnej kaplicy razem ze swoim synem Ike'im. Dziękuję. Proszę panów, serdecznie gratuluję. Dziękujemy. Przed panami za kilka tygodni będzie drugi pojedynek. I jeśli on się zakończy remisem, a wydaje mi się, że na pewno tak, to obaj panowie zdobędą prawo do dalszej gry. A teraz muszę powiedzieć, że było mi bardzo miło czytać panom pytania. Odpowiedzi były szybkie, wspaniałe. Dziękuję za udział w programie. Dziękuję serdecznie. A w następnym programie zawodnicy walczyć będą o naszą główną nagrodę, czyli o 20 tysięcy złotych z takich tematów jak Duke Ellington, Sandro Botticelli i trzeci temat to Ateny, dzieje miasta. A teraz dziękuję serdecznie publiczności za miłe, ciepłe kibicowanie zawodnikom. Państwu dziękuję za chwilę spędzone z nami i jak zwykle serdecznie zapraszam na następne wydanie Wielkiej Gry, a zatem do zobaczenia za dwa tygodnie. Thank you.